Macie to, czego chcieliście. Skoro dobrze idzie, składu nie zmieniamy. Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Cześć Bartek. Dzień dobry, cześć. I Michał Knura, portal Love Kraków. Cześć Michał. Witam serdecznie. Zgodnie z zaleceniami Michała, hymn miałem zagrać szybko, tak jak gra teraz krakowska Wisła. Michał, to zaczniemy od ciebie. Czy Mariusz Job jest Harrym Potterem? No to już drugi Harry Potter chyba przy Raymonda, bo tak niektórzy o prezesie królewskim mówili kiedyś. A tak na poważnie to nie. Myślę, że dobra praca. Trochę pozmieniane ustawienie, troszkę zmieniane trochę nawyki zawodników, momenty wyjścia. Nie trzeba było zrobić żadnej rewolucji kadrowej, odstawiać 8 zawodników na ławkę, tylko przesunąć gdzieś tam parę elementów i to domino w tych dwóch meczach tak na razie, tak naprawdę teraz ruszyło. I to też pokazuje, że ta Wisła jest dobrze przygotowana fizycznie do tego sezonu, no bo przecież takie parcie na tego czwartego gola nawet w doliczonym czasie gry, no to też o tym świadczy, więc ani nie jest Harrym Potterem, ani czarodziejem, jakbyśmy to po polsku nazwali. Po prostu fajnie się to złożyło i dobrze dla Wisły, bo gdyby te dwa mecze były nieudane, no to taka jakaś wielka smuta by się trochę już zrobiła na koniec tej rundy, na koniec roku, a teraz mamy tak naprawdę kibice Wisły przede wszystkim i piłkarze też mają powody do optymizmu, no ale nie do hura optymizmu. Mają jeszcze jeden mecz w tym roku do wygrania, więc niech na tym się jak na razie skupią. Bartek, to samo pytanie, oczywiście wiadomo, że mówię to z przymrużeniem oka, ale czy Mariusz Job ma po prostu jakąś czarodziejską różdżkę albo jakieś inne akcesorium magika? Nie, no myślę, że tak jak Michał powiedział, praca trenerska po prostu i tyle, natomiast to nie jest tak, że czasami są takie sytuacje, że drużyna rzeczywiście ma potencjał, ale z jakiegoś powodu on nie jest uwalniany. Czasami to są kwestie mentalne, czasami kwestie właśnie takich drobnych spraw, akcentów, na które jeden trener zwrócił uwagę, a drugi nie. I no tak się dzieje w futbolu i później nagle pyk i czy tam ktoś pstryknie i nagle staje się światło. Tak jak Michał powiedział, no, nie byłoby takiej Wisły jak w meczu ze Stalą Rzeszów czy w meczu z Górnikiem Łęczna, gdyby nie dobre przygotowanie fizyczne, więc oddajmy trenerowi Sobolewskiemu, również Kazimierzowi Piechnikowi, który za to odpowiada w drużynie, że ta drużyna jest po prostu dobrze przygotowana do sezonu. Nie wszystko, co było do tej pory, było złe. Trzeba to oceniać po prostu obiektywnie. Natomiast fakt jest faktem, że Mariusz Job tchnął jakiegoś nowego ducha w ten zespół. Myślę, to jest taka moja teoria, nie wiem, niektórzy się pewnie zgodzą, niektórzy nie zgodzą, że zespół był troszeczkę zmęczony o tyle, że nawet jeżeli większość, bo jest trochę tak, jak ten Job mówi, nie wszyscy piłkarze w żadnej drużynie świata są za trenerem i nie wszyscy są przeciwko niemu. Nie chcę się tutaj bawić w jakieś proporcje, kto był za Sobolewskim, a kto był przeciwko niemu. Natomiast było to trochę tak, że ten zespół wychodził co tydzień z takim przeświadczeniem na boisko, że no, że być może grał głowę swojego trenera i być może to ta taka też dodatkowa presja przytłaczała trochę, nie pozwalała uwolnić takiego luzu w tym, co się robi na boisku, jak i widzieliśmy w tych dwóch ostatnich meczach, bo Wiślakom wychodziło naprawdę wszystko, albo prawie wszystko, nie bali się ryzykować i dlatego obraz tych meczów był taki, jaki był. Aczkolwiek zawsze bym jednak troszkę się nie tyle czepiał, co mając w pamięci historię wielu trenerów, nowych, starych, strażaków, nie strażaków, no jednak weźmy też pod uwagę przeciwników. Wisła wyszła, zrobiła swoje, za to jej chwała. Natomiast Stal zagrała trochę młodzieżą w tym meczu Pucharu Polski. Było tam kilkunastolatków na boisku, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No a Górnik Łęczna w ostatnim czasie też ma swoje problemy, nie jest w tak wysokiej formie jak przez większość tej rundy. Oczywiście to trzeba jeszcze wykorzystać, Wisła to potrafiła, za co jej trenerowi chwała, natomiast no nie możemy całkowicie na to nie patrzeć, tak bym to ujął. Ja bym tą sytuację porównał trochę, że uznajmy, że jest jakiś dom, w którym ktoś mieszka dłuższy czas i są meble
i tak się utarło, że ten dom tak musi wyglądać, tam muszą tak być poustawiane pokoje, tak muszą być poustawiane meble. No i jest szef tego domu, którym tym wszystkim zarządza i on po prostu mówi, że tak musi być, bo już na tyle bywa w tym domu, że nie wyobraża sobie troszkę może zmiany, żeby inaczej to jakoś poukładać, że to może wyglądać inaczej. No i nagle szefa tego domu zastępuje jakiś taki projektant, który wchodzi i widzi to wszystko, może nie po raz pierwszy, ale mówi, kurczę, przecież tu można coś odmalować, tu można coś przestawić, tu można coś takiego zrobić, żeby było trochę inaczej i nagle jest niby ten sam dom, a zupełnie inaczej, zupełnie ten dom zaczyna inaczej wyglądać. Tak mi się, Michał, wydaje, że w Wiśle tak właśnie trochę jest, że ci sami ludzie, dosłownie dwie zmiany jakieś kosmetyczne może wprowadzone, oczywiście zmiana bramkarza, to co powiedziałem w piątek w programie, tak nam się wydawało, że tak chyba będzie, że taki dosyć mocny stempel Mariusza Jopa, ale tak naprawdę potem to są ci sami ludzie, którzy grali właśnie u Radosława Sobolewskiego. Jak mówisz tutaj o jakimś projektancie wnętrz, to trochę projektant wnętrz z tej samej firmy, można byłoby powiedzieć, bo nawet nie z tej samej branży, ale cały czas przyglądający się temu gdzieś z boku. No i rzeczywiście Mariusz Jop tutaj troszeczkę poprzestawiał, odmalował, ale nie zrobił rewolucji, tak? Bo jak się za dużo poprzestawia, to można zęby wybić o komodę, jak się ją postawi w złym miejscu. No, piłkarze też to mówią. No, Dawid Szot wczoraj na przykład w wywiadzie dla Polsatu Sport mówił, że mieliśmy jakieś tam taktyki ustalane na każdego przeciwnika przez trenera Sobolewskiego, no ale Mariusz Jop troszkę to widzi inaczej. I ja tutaj się chciałem też trochę odnieść, bo część Twittera czy Platformy X już teraz odebrała to tak jakby te słowa że Dawida Szota, że po prostu za Sobolewskiego to była, nie wiem, jedna taktyka i nie, róbcie cały czas to samo, nie pod przeciwnika. Moim zdaniem wybrzmiało to tak, że Radosław Sobolewski też przygotował drużynę do każdego meczu, a zostało to źle odebrane, więc chciałem, przynajmniej mi się tak wydaje, to trochę naprostować, żebyśmy w tych opiniach wszystkich tutaj nie przesadzali. Ja mam troszkę takie też wrażenie, że często taka świeżość, takie otwarcie okna, tak, też powoduje po zmianach trenerów w klubach, kiedy oni przychodzą całkowicie do nowego miejsca pracy. Mówi się o tym efekcie nowej miotły, są badania, że tak naprawdę go nie ma, ale gdzieś często widać, że jest na początku takie nowe depnięcie. No i w Wiśle teraz to doszło do tego przy Mariuszu Jopie, bo widać taką nową energię, tak? Dla mnie takim jednym z takich obrazków tej energii było kilka kontrataków, do których jak do pożaru wychodził wczoraj Dawid Szot lewą stroną. To, że zagrał dobrze w obronie i tak naprawdę być może dzięki niemu w ogóle Kamil Broda nie musiał interweniować i Górnik nie miał szansy na gola na 1-1, to było widać, że im się chce. No, Szymon Sobczak może czasem ma jakieś ograniczenia, może tu wolniej biega, tu źle przyjmie, ale on cały czas jest pod grą. Jak nie na 40 metrów pod swoją bramką, to w polu karnym. Cały czas walczy i to się naprawdę mogło podobać. I kiedy Wisła tak naprawdę nie zwolniła, bo ten trochę taki zwolniony, mi się wydaje, był ten pierwszy kwadrans po przerwie, no to tu była no pełna dominacja, tak? Tu Górnik nie miał jednego rzutu rożnego w strzałach, w akcjach ofensywnych, sytuacjach bramkowych, to była przepaść, a tak naprawdę mierzyli się z drużyną, która miała od nich punkt więcej. No i to nie były ogórki, można powiedzieć, no Górnik Łęczna, czyli przecież jedna z drużyn, która cały czas będzie się pewnie do końca bić o tą ekstraklasę. Ja rozmawiałem po meczu z Dawidem Szotem. To jest na tyle szczery chłopak, że nie mam powodu mu nie wierzyć. Powiedziałem do niego, że ta szpilka, czy to była szpilka w kierunku Radosława Sobolewskiego, bo ja tak tego nie odebrałem, oglądając ten wywiad na żywo od razu po meczu. Ja znam Dawida, wiem, że Dawid jest złotousty, zresztą kto oglądał Studio Reymonta z udziałem Dawida, to wiemy o tym, że Dawid potrafi dużo mówić i on się tak może w pewnym momencie trochę zakręcił w tej swojej wypowiedzi, natomiast kibice od razu to odebrali jako szpilka w kierunku Radosława Sobolewskiego, więc no Dawid mi powiedział, że absolutnie nie, że on cały czas jakby docenia i pamięta to, co Radosław Sobolewski dla niego
dla niego zrobił, więc no to raczej ten jego wywiad nie powinien być tak odbierany przez kibiców, jak został odebrany. Cieszę się, że Dawid potwierdził to, jak ja to zrozumiałem, bo było dużo tych głosów, że tu po prostu już żołnierz Sobolewskiego mu tu, prawda, strzelił w skroń tą wypowiedzią. Nawet taki wpis widziałem. Nie, absolutnie nie. Czegoś takiego nie miało miejsca. Bartek, to był najlepszy mecz Wisły w tym sezonie 2023-2024? Jeszcze nawiązując do Dawida Szota, ja to jednoznacznie zinterpretowałem, że jemu chodziło o to, że owszem, no pojawiły się pewne nowe elementy taktyczne w grze Wisły, ale to właśnie trochę jakby on to, taka była chyba jego myśl, ujął, że no, no, to było to zaskoczenie dla przeciwnika, no bo przygotowywali się pod to, co Wisła grała do tej pory, ale to jest jakby stały element tego, jak przychodzi nowy trener, zawsze coś nowego wprowadza. No i tyle, nie doszukiwał. Dokładnie to samo Dawid powiedział, jak z nim rozmawiałem, powiedział, że to po prostu przeciwnik jest zaskoczony tym, jak teraz Wisła gra, bo po prostu grają trochę inaczej, pozmieniali niektóre elementy. No, dokładnie tak, no nie doszukujmy się tutaj, że bo piłkarze, już Dawid Szot chyba byłby jednym z ostatnich, który miałby uderzyć w trenera Sobolewskiego, bo jeżeli wczoraj schodził przy standing ovation, przy zmianie, to, do którego miejsca dzisiaj doszedł Dawid Szot w hierarchii Wisły Kraków, jest też w dużym stopniu zasługą trenera Sobolewskiego. A chcę tylko przypomnieć, że ci sami ludzie, którzy pisali wczoraj, zachwycali się grą Dawida Szota, często jechali po nim i po trenerze, że w ogóle go wystawię. Ale to tak tylko w gwoli przypomnienia, bo pamięć ludzka jest krótka. Czy to był najlepszy mecz Wisły? No chyba całościowo tak. No, myślę, że ma tylko w tym sezonie póki co jedną konkurencję, to spotkanie z Arką Gdynia. No ale ponieważ tam był stracony gol, no to postawmy wyżej mimo wszystko to spotkanie wczorajsze, bo nawet ten Ireneusz Mamrot, którego bardzo lubię i cenię za to, jak pracuje, że te jego zespoły zawsze są jakieś, to, że tam widać jego rękę, że są poukładane, a dwa za to, jaki jest na tych konferencjach prasowych, że on nie opowiada drdymałów, jak niektórzy trenerzy, tylko po prostu zawsze mówi, jak jest. No to tak wczoraj trochę to może z jego punktu widzenia nie było zabawne, ale tak trochę wyszło, bo analiza była tam tych pierwszych 15 minut po przerwie, że oni troszkę doszli do głosu, podeszli wyżej, no i że Roginicz miał sytuację. No i ten Mamrot sam się chyba tak w tym momencie aż żachnął, no tak, ale Wisła miała tych sytuacji tyle, że mogła wygrać to zdecydowanie wyżej, więc no to było rzeczywiście demolka, tak? No tak to trzeba ująć. Do przerwy Wisła trener już tak naprawdę powinna zamknąć, miała tyle sytuacji. To, że tego nie zrobiła, to gdzieś tam znowu ten grzech nieskuteczności się odezwał, no ale po przerwie już prawie wszystko się zgadzało, choć też jeszcze był słupek, jeszcze pewnie byśmy się dopatrzyli sytuacji stuprocentowej Goku, więc to rzeczywiście mogło się skończyć dużo wyżej. A to, co mi imponowało w tym meczu, to taka pazerność, że jest jeden, chcemy dwa, jest dwa, chcemy trzy, jest trzy, chcemy koniecznie. Ale wiesz, to jest chyba styl trochę Mariusza Jopa, ja mam takie wrażenie. Tak do samego końca, no, to było fajne w tym wszystkim, bo to się podoba kibicom, no i tyle. No. Kibice lubią, jak dużo najdzie na maksa, zawsze do końca. To chyba któryś z zawodników też po meczu podkreślał, że to jest właśnie styl Mariusza Jopa, że strzelamy pierwszą, idziemy po drugą. I to na pewno było widać. Bartek, jeszcze cię zapytam o tą bramkę straconą przez Wisłę, tam trzech zawodników na spalonym. To oczywiście jest ćwiczone i to nie jest przypadek. Tak, myślę, że to jest jeden z tych elementów, który już był wcześniej wyćwiczony. Pamiętacie mecz z Polonią Warszawa, tam wtedy analizowaliśmy, kto zawinił i tak dalej i tam no, mówiliśmy, że to też było ćwiczone, tylko tam wtedy linię tą spalonego złamał, o ile mnie pamiętam. Satrustegi, który był nowy w drużynie. Eneko Satrustegi i dlatego się nie udało złapać tego zawodnika Polonii na spalonym, tam później gromy na Taczego spadły, ale tak, Wisła tak to ćwiczy i tutaj no skoro zostali trzech piłkarzy Górnika złapani na spalonym, to znaczy, że zadanie zostało wykonane prawidłowo. Tam w ogóle była kontrowersja, czy w ogóle był rzut wolny, bo moim zdaniem. A to jest osobna kwestia. Komentatorzy też tak uważali, że zwykła walka piłkarzy. Dokładnie. No, o ile sędzia Jarzębak sędziował wczoraj całkiem poprawnie dosyć te zawody, nie można się do niego jakoś specjalnie o cokolwiek większego przyczepić, to akurat za tą sytuację ja miałem wątpliwości nawet jeszcze przed tym dośrodkowaniem. Dla mnie to rzeczywiście była po prostu zwykła walka, bark w bark. Zawodnik Górnika przegrał z mocniejszym fizycznie kolejem i gra powinna zostać po prostu puszczona dalej. Tyle. Panowie,
Mariusz Job przychodzi jako ten nowy szeryf do miasta, wprowadza Kamila Brodę do bramki, siada na ławce wcześniejszy bramkarz, który nazwijmy to nie miał wysokich not u kibiców. Michał, czy to jest decyzja twoim zdaniem odważna, czy ty podchodzisz do tego, że w sumie nie miał wiele do stracenia, a to mógł być pierwszy jeden z takich elementów, żeby postawić jakiś taki znak, ten swój stempel na tej drużynie, bo wydaje mi się, że to też jest jednak ważne, że okej, przychodzę jako trener tymczasowy, przychodzę jako ktoś, kto ma poprowadzić tą Wisłę w trzech meczach. Nie wiadomo, co wydarzy się w przyszłości, ale też pokazuje, że jestem jakiś, że nie boję się podjąć takiej odważnej decyzji, no bo jest to pewna polemika wchodzenia w decyzje wcześniejsze Radosława Sobolewskiego. Jest polemika, ale Mariusz Job, mimo że tych drużyn seniorskich na takim poziomie nie prowadził, to on jest trochę w tym zawodzie jako asystent czy w niższej lidze wie, czym to się je. Oczywiście te gromy na Ratona były dość mocno przesadzone w tej rundzie, ale co by nie powiedzieć, Kamil Broda wskoczył do bramki, tak się złożyło, na mecz Pucharu Polski, teraz na Górnika Łęczna, no wskoczył po meczu, w którym Alvaro Raton no, ewidentnie popsuł też Wiśle ten mecz w Niecieczy, no bo może gdyby się lepiej zachowywał, to udałoby się tam jakiś punkcik wywieźć, więc tutaj też trener miał argumenty, żeby tej zmiany dokonać. Ja się akurat cieszę, że Kamil Broda do tej bramki wskoczył, no bo jeżeli nie jest gorszy od Ratona, jest, nie wiem, Krakowianinem, Polakiem, takim półwychowankiem nawet Wisły, bo on z tego co pamiętam z Wawelu przyszedł i przez lata w tej Wiśle trenował, potem wypożyczenie do Chojnic, żeby sobie tą drogę do tej pierwszej drużyny Białej Gwiazdy utorować, więc jeżeli on nie jest słabszy, no to tym bardziej się trzeba cieszyć, że ten Polak Krakus gra i to jest fajne. Ale trzeba też sobie jasno powiedzieć, że pewnie z Alvaro Ratonem, a nawet z Mikołajem Biegańskim w bramce Wisła by też te mecze wygrała, zwłaszcza ten z Górnikiem Łęczna, więc to nie jest tak, że Kamil Broda tutaj był jakimś game changerem, który po prostu bronił jak natchniony i wybronił 8 sam na sam, a Wisła strzeliła 4 gole. Więc ja tak to widzę. Mariusz Job dostał na tacy argumenty od Alvaro Ratona po tym meczu w Niecieczy i je wykorzystał. Miał do tego pełne prawo, a że trochę też zadowolił sporą część kibiców, no to jest też jakiś taki element budowania trochę tego spokoju może przy tej drużynie, a że było nerwowo, no to trener Sobolewski w czasie podawania informacji o swojej dymisji dość wyraźnie to podkreślił. Bartek, ty jakie masz zdanie na temat wymiany w wiślackiej bramce? Wszystkim takie, że się jej spodziewałem. Zresztą dałem Kamila Brodę w przypuszczalnym składzie na ten mecz i się nie pomyliłem. Trener Mariusz Job, co prawda, nie mówił tego oficjalnie na konferencji, ani mogę tu zdradzić, po konferencji również nie puścił jakiegoś przecieku. Natomiast no, tak gdzieś między wierszami można było odczuć, że do takiej zmiany może dojść. Ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, bo przykład Kamila Brody i to, że on właśnie stał się w jakiś sposób jedynką Wiśle Kraków na dzisiaj, pokazuje, jak w życiu piłkarza ważne są chwile i jak warto być czujnym, pracowitym, zwracać uwagę na codzienny trening. Bo nigdy nie wiesz, kiedy i dlaczego twoja szansa cię może spotkać i wtedy albo ją złapiesz i wykorzystasz, albo nie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jesienią Kamil Broda często gęsto grał w rezerwach i to, co mi się zawsze podobało w jego podejściu do tych meczów, to było to, że on podchodził do tych meczów tak, jakby grał w pierwszej drużynie. No, po prostu widać było, że traktuje to szalenie, szalenie poważnie. Jak trochę podpytałem też w klubie o te sprawy, to również trenerzy mieli takie swoje obserwacje.
No i do czego to chodzi? No dochodzi do sytuacji, w której ten trener, u którego on grał najwięcej w tym sezonie, bo tych meczów w rezerwie trochę rozegrał, czyli Mariusz Job zostaje trenerem pierwszego zespołu. I mogę wam tylko zadać pytanie, czy sądzicie, że trener Job o tym nie pamiętał? Bo ja jestem przekonany, że tak, że to też miało znaczenie, że docenił to jego zaangażowanie, profesjonalizm i to, że właśnie nie traktował meczów w czwartej lidze jako jakiejś kary, zesłania, tylko element przygotowania do tego, żeby być gotowym, kiedy nadejdzie szansa wejść między słupki już w pierwszej drużynie. Tylko tyle, ale może aż tyle i niech to będzie jakiś tam sygnał dla piłkarzy, którzy czasami są dwa kroki do tyłu za pierwszym składem, czy nawet kadrą meczową, muszą iść grać do drugiej drużyny, no to może niech nie, żeby nie kręcili nosem, tylko potraktowali to w taki sposób, że jeden, dwa, trzy mecze rozegrane w rezerwie mogą im pomóc, żeby za jakiś czas skoczyć do tej jedynki. A Kamil Broda nie jest przecież jedynym piłkarzem w tym sezonie, który taką drogę przeszedł i dzisiaj jest już dużo, dużo dalej do przodu, bo warto wymienić tu chociaż przykład Bartosza Talara, który też poprzez grę w rezerwie dzisiaj jest już zawodnikiem na wyższym poziomie niż jeszcze niedawno by się mogło wydawać. Ja pamiętam, jak przed startem poprzedniego sezonu 2022-2023 spotkałem się z Kamilem Brodą, to było na kilka dni przed tym ostatnim sparingiem Wisły w Podbeskidziu, na Podbeskidziu w Bielsku i tam się miało zadecydować, gdzie kto dostanie pierwszeństwo w bramce, czy Kamil Broda, czy Mikołaj Biegański. Wtedy Wisłę prowadził, jak pamiętam, Jerzy Brzęczek i pamiętam, robiąc rozmowę z Kamilem, on tego nie mówił wprost, ale był przekonany o tym, że to on dostanie miejsce w tej bramce w Wiśle Kraków, że wygrał tą rywalizację z Mikołajem Biegańskim i on tam gdzieś w tej rozmowie nie mówił, że oni się kochają z Mikołajem, nie używał tam jakichś słów, mówił tak jak jest, że pracują, są kolegami z drużyny, ale rywalizują to miejsce w bramce i ogromne to jego rozczarowanie było wtedy, kiedy cały mecz w Bielsku zagrał Mikołaj i Mikołaj rozpoczął rundę. Potem pamiętamy, że na chwilę Kamil wrócił do tej bramki, potem ta kontuzja na wiosnę, która się też długo za nim ciągnęła. Wrócił do bramki, bo wygrał rywalizację, trzeba to sobie tak powiedzieć szczerze. I gdyby nie ta kontuzja, to on by był wiosną jedynką w Wiśle. Oczywiście, że tak. Więc kontuzja plus jeszcze kolka nerkowa, miał podwójnego pecha tam na wiosnę. Tak. No i teraz chłopak wychodzi na prostą w tym sensie, że to co mówimy, że po prostu ciężka praca się opłaca. I to co Bartek powiedziałeś, super rzecz, bo zobaczcie jak naprawdę w krótkim czasie to wszystko w klubie może się odwrócić, jeżeli są dobre wyniki. Bo nagle się okazuje, że Wisła ma młodzież, którą można wpuścić. Przecież to był super obrazek. Te młode Krzyżanowski na boisku, Goguł, Starga, wcześniej też w pewnym momencie równocześnie z nimi na boisku był Kacper Duda. No, Michał, no masz 80. minutę, okej, wynik wydaje się bezpieczny, ale trzeba mieć jaja, żeby wpuścić 19-latka Stargę na debiut w 11. Sargę, tak, Dominika Sargę, ale to jest też trochę przykład też tej pracy Mariusza Jopa w rezerwach, bo chyba wszyscy myśleliśmy i chyba tak też było, że to Marcin Bartoń ma wyższe notowania w tej czwartej lidze, w tej dwójce pod wodzą trenera Jopa, ale też rozkręcał się z kolejki na kolejkę, no i tak naprawdę on został najlepszym strzelcem tej drużyny. Więc też trochę podobna droga, też go bardzo dobrze Mariusz Job znał. Oczywiście do drużyny włączył go jeszcze Radosław Sobolewski, trenował wobec tej kontuzji Rodado, kiedy ta jego pauza zapowiadała się na dłuższą, zagrał w sparingu Górnikiem Zabrze, ale to też jest po części materiał, tak? Cały czas jeszcze obrabiany, bo nie mówmy, że to jest gotowy zawodnik na pierwszą ligę, ale obrabiany przez Mariusza Joba i przez jego sztab. I rzeczywiście fajnie się oglądało tą końcówkę, jak tych Polaków było na boisku dużo i to nie było takie sztukowanie, że nie mam kogo wpuścić, ale takie rozsądne też przez trenera Jopa, może trochę szafowanie siłami, bo nie wiem, schodzi szot
i dostaje te owacje, siły to raz, ale druga rzecz właśnie takie docenienie za dobry mecz. Trochę trener Job no stworzył taką sytuację, żeby ci zawodnicy te brawa mogli dostać, a wiemy, że w przypadku no, Dawida Szota on najczęściej może nie na trybunach z trybun, ale w internecie no to dostawał bardziej szmatą w twarz najczęściej i oczywiście zdarzały mu się błędy, ale to było bardzo, bardzo mocno wyolbrzymiane. No i kolejne też trzeba powiedzieć wejście dobre Patryka Goguła i zobaczcie, jak się też sytuacja zmienia w ciągu kilku tygodni, kiedy Wisła bez Kacpra Dudy jechała do Gdańska, no to wszyscy kibice tak trochę jak na szpilkach, jak tu z tym Gogułem zagrać, żeby tylko za dużo nie zepsuł, tak? Dzisiaj jest sytuacja zmieniona o 180 stopni. Kacper Duda rozegrał 50 meczów dla Wisły, no jeszcze niestety tego gola nie strzelił. W wielu meczach oczywiście pokazywał się z bardzo dobrej czy dobrej strony. No a teraz nikt nie rozpacza, że Duda przeciwko Polonii Warszawa nie będzie mógł zagrać, no bo tak zmieniło się też postrzeganie Goguła dzięki jego pracy i tym jego dobrym wejściom. Uśmiechnąłem się trochę na te słowa Michała, bo jak przypominam sobie niektóre komentarze, że jaki to miał być straszny środek, kogo Wisła w ogóle sprowadziła i że to skandal, że taki zawodnik trafił do Wisły, to no to cóż, no właśnie uśmiechnąć się chyba tylko dzisiaj. No czasami trzeba trochę czasu dać, szczególnie młodym piłkarzom na to, żeby się zaadaptowali do nowych warunków, żeby po prostu z tygodnia na tydzień mogli stawać się lepszymi, powoli wchodzić w nowe towarzystwo, w nowy zespół i pokazywać, że jednak coś tam potrafią. Myślę, że dzisiaj z perspektywy tej rundy już nikt nie powie, że transfer Patryka Goguła to był jakieś nieporozumienie, jakiś błąd, jakiś ten... No nie, no ten chłopak rzeczywiście w ostatnich tygodniach, miesiącach rośnie, zaczyna mieć liczby, gra coraz odważniej. Wczoraj zaliczył kolejną asystę, zresztą w ogóle jego wejście i Winkiego Wilara odmieniło Wisłę po tym takim najsłabszym fragmencie tego meczu. Po prostu wszystko wróciło do normy w momencie, kiedy oni się we dwójkę pojawili na boisku i Wisła znowu odzyskała pełną kontrolę nad tym meczem, więc to też jest taki sygnał dla kibiców, dla komentatorów, dla wszystkich, żeby czasami ważyć słowa w takich bardzo twardych ocenach kogoś, bo po prostu komuś można zrobić krzywdę. Lepiej poczekać z końcowymi ocenami do momentu, w którym taki zawodnik rozegra, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt spotkań i będzie można mieć więcej materiału do takiej obiektywnej oceny. Zgadzam się w 100%. No z wielu z Was też na czacie zwracało uwagę, w komentarzach na Twitterze też o tym pisaliście, że jak to jest możliwe, że Wisła nawet po tych stałych fragmentach gry jest w stanie stwarzać zagrożenie. No tutaj też jest, panowie się pewnie zgodzicie, że ten serwis jest bardzo ważny, no i Szymon Sobczak też potrafi grać głową. Czy przy stałych fragmentach gry zauważyliście jakąś różnicę, coś innego niż to było grane u Radosława Sobolewskiego? Michał Bartek? Ja bym powiedział tyle, że te stałe fragmenty gry wczoraj wcale nie były do pewnego momentu rewelacyjne. Oczywiście później ten gol padł po dośrodkowaniu Patryka Goguła, ale wcześniejsze te dośrodkowania nie były na najwyższym poziomie i akurat jeżeli szukać jakichkolwiek zastrzeżeń do wczorajszego meczu, to tutaj bym wciąż jednak widział duże pole do poprawy, bo było dużo takich, nazwijmy to, niedolotów zagrań na pierwszego stopera. Ja wiem, że z Górnikiem Łęczna jest trudno o zagrożenie przy stałych fragmentach gry, bo to zespół wysoki i była widoczna nawet w polu karnym, jak ustawiali się zawodnicy, ta różnica. No ale właśnie kluczem w takiej sytuacji jest zagranie w punkt, tak jak to zrobił Gogu przy golu Sobczaka. Trochę tego było mimo wszystko mało wczoraj, ale skoro ten gol padł i się da, to niech to będzie sygnał dla Wiślaków, że warto to pielęgnować i takich momentów szukać jeszcze więcej. Michał? No ja dodam tylko od siebie tyle, że w czwartek rzeczywiście też mi tak się wydaje, że lepiej to wyglądało od początku meczu, a to za sprawą, no, że Bartosz Talar grał w pierwszym składzie i on rzeczywiście te piłki niezłe posyłał. No, wczoraj
wszedł później, Gogu no też w 60 minucie, ale no nie było jakoś tego zagrożenia bardzo dużo, no bo Wisła, z tego co pamiętam, miała chyba 10 rożnych, no to okazje były, ale dość dobrze tam sobie obrońcy z Łęcznej radzili. Tutaj kibice też na czacie zwracają uwagę, że kiedy wszedł Talar i Gogu na boisko, to te stałe fragmenty wyglądały już wtedy od razu lepiej. Tu się zgadzam, bo rzeczywiście to, co mi się rzuca w oczy u tego Talara, o którym już tu mówiliśmy, że przyszedł tą drogę z tej rezerwy i dzisiaj jest już trochę inną postacią w tej drużynie, coraz mocniejszą, coraz bardziej akcentującą swoją obecność w niej, to rzeczywiście ta jego noga jest no, fajnie ułożona, rzeczywiście potrafi rzucić w punkt. No, to jest to, czego Wiśle brakowało. Bo możesz wymyślić najfantastyczniejszy schemat rozegrania rzutu wolnego, ale jak nie masz wykonawcy, który ci rzuci piłkę w odpowiednie miejsce, to te kartki wszystkie z rozrysowaniami możesz do kosza wyrzucić. I FMG pyta na czacie, jakie są szanse, że Rodada pozostanie w zespole. Na dzisiaj fakty są takie, że w klubie nie ma żadnej oficjalnej oferty za żadnego z piłkarzy, co oczywiście nie oznacza, że tego zainteresowania tymi piłkarzami nie ma. Natomiast ofert oficjalnych nie ma. No jeżeli nie ma oficjalnych ofert, no to na razie tak naprawdę ciężko o czymś rozmawiać, ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, to każda oferta w obecnej sytuacji będzie rozważana. Będą oferty, to władze Wisły będą się zastanawiać nad tymi ofertami, co nie zmienia, Bartek, faktu, no, że nie ma co się dziwić, że taki Rodado, bo takie te informacje podane wczoraj przez Piotra Koźmińskiego hulały na Twitterze, no to nie ma co się dziwić, że z taką skutecznością, z taką bramkostrzelnością ten chłopak będzie na celowniku klubów choćby z Ekstraklasy. No tak, no mnie się dzisiaj udało trochę uzupełnić tą wiedzę, którą podał Piotrek wczoraj, informując o tym, że zainteresowanie Rodado jest, że tym polskim klubem, który nie złożył jeszcze oferty, ale Wiśle już wiedzą, że jakieś zainteresowanie z tamtego kierunku jest Lech Poznań. Czy do takich konkretów, do takiej oferty dojdzie, to pokaże czas, bo przypuszczam, że na radarze Lecha jest takich napastników więcej i nie wiem, czy jest Rodado dzisiaj pierwszym, drugim, piątym wyborem, nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda, ale no taki sygnał gdzieś na Rejmonta się znalazł, już popłynął, że Lech był ewentualnie zainteresowany. Czy odejdzie? Wszystko jest kwestią ceny, to po pierwsze. Wisła na szczęście nie ma ciśnienia takiego jakiegoś strasznie mocnego, że musi sprzedać Rodado, bo ma kontakt jeszcze do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że, no, że na przykład można by go sprzedać w lecie, tak? Po na przykład udanym bądź nieudanym, zobaczymy jak się skończy sezonie. Natomiast to, że zainteresowanie jakimiś piłkarzami wyróżniającymi się pojawia, no to są rzeczy oczywiste. No. Przypomnijcie sobie, ile było szumu wokół Karola Czubaka, chociażby z Arki Gdynia po poprzednim sezonie. Nawet już w trakcie jego trwania mówiło się, że może odejść do największego konkurenta Arki, do Lechii Gdańsk. Koniec końców Czubak jest dzisiaj w dalej warce, więc taki jest futbol. O transferach, a szczególnie o transferach dobrych zawodników zawsze mówiło się dużo. Ruch w interesie musi być. Media też to chętnie podchwytują, kibice lubią o tym czytać, tym się emocjonować, więc nie ma w tym nic dziwnego. A zwłaszcza, Michał, że jak napisze się coś o którymś piłkarzy z Wisły Kraków, czy ogólnie, żeby w wątku była Wisła Kraków, no to jest gwarancja, że to zainteresowanie będzie większe. No, to dotyczy i takich newsów negatywnych i pozytywnych o Wiśle. Myślę, że akurat my z Bartkiem możemy powiedzieć, że clickbaitów nie robimy, ale czasem jak się jakieś ogólnopolskie media poczyta, to strach czasem patrzeć na te tytuły, ale taki to biznes i nie zamierzam już dalej nikogo krytykować czy ustawiać. No ale rzeczywiście to, że się Rodado wybija w tej pierwszej lidze, no to generuje też nawet jakieś wstępne zainteresowanie. No, jest dyrektor sportowy i on no, myśli sobie, kogo można by było wziąć, no i wypisuje sobie jednego, drugiego, trzeciego. Tak jak Bartek powiedział, wszystko kwestią ceny, ale mam nadzieję, że jednak uda się Rodado jeszcze te pół roku utrzymać, żeby pomógł w tej walce o awans, bo
no, stał się kluczowym zawodnikiem, nie tylko jeżeli chodzi o gole, ale też asysty, taką zadziorność i no, mało jest tych meczów, w których jakiegoś swojego takiego pozytywnego piętna nie odcisnął i szkoda by było, no bo zawsze sprowadzanie kogoś w jego miejsce to jest duże ryzyko. A Wisła ma tak naprawdę dzisiaj tylko dwóch napastników, Rodado i Szymona Sobczaka. Wiem, jak to w sporcie jest, kontuzje i tak dalej, więc no, taka dwójka solidnych graczy, albo więcej niż solidnych, no, to dla zespołu, który chce powalczyć o promocję do Ekstraklasy, no, to jest takie minimum. Ja bym dodał jeszcze to tyle, że oprócz tej takiej boiskowej roli też ogromną rolę jako człowiek, który robi gdzieś tam atmosferę dobrą w szatni. Michał to potwierdzi, no, szalenie pozytywny facet, no, wiecznie uśmiechnięty, wiecznie skory do żartów. Tacy ludzie są po prostu, dają dużo dobrej energii, o tak bym powiedział. Nie tylko takiej tej typowo piłkarskiej, ale też takiej, myślę, że jeżeli dużo było złych emocji wokół Wisły w ostatnim czasie z różnych względów, to akurat Angel Rodado tych emocji dostarcza raczej pozytywnych, wielowątkowo bym powiedział, nie tylko swoimi golami, nie tylko swoją grą, ale również tym, co robi wokół boiska, w swoich social mediach, bo widać, że on się po prostu cieszy tym, że jest w Krakowie, że strzela bramki dla Wisły, że sprawia mu to przyjemność. To też są rzeczy, które warto zauważyć. Jasne, że tak. No, Jarosław Królewski już raz odrzucił tą ofertę, tam chyba było 900 tysięcy euro, z tego co pamiętam, więc może zrobi to kolejny raz. No, no pewnie jak pojawią się oferty nie do odrzucenia, no to wtedy wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają, ale Piotr Turbasa zwraca uwagę w sumie na rzecz, o której ja nie pomyślałem, czy przyjście Mariusza Jopa może spowodować, albo już spowodowało zmianę statutu, zmianę pozycji w klubie Fazla Gicie. Jakie jest wasze zdanie, Bartek? Nie zastanawiałem się nad tym, nie rozmawiałem na ten temat z Mariuszem Jopem, ale jeżeli miałbym strzelać, nie sądzę. Dostał jeden mecz, nie sądzę, żeby Mariusz Jop, nie wiem, nagle za wszelką cenę chciał, nie wiem, odbudowywać tutaj i pchać na siłę do grania Enisa Fazla Gicia. Ma sprawdzonych żołnierzy na najbliższą niedzielę, więc nie spodziewam się. Oczywiście można dywagować, co będzie dalej, natomiast na ten moment raczej nie wydaje mi się, żeby Enis Fazla Gicia nagle w tej hierarchii wskoczył gdzieś do choćby do kadry meczowej. Michał, coś chcesz uzupełnić? No, tych pomocników jest na tyle, że no, byłoby to naprawdę sensacją XXI wieku, żeby on wskoczył teraz do składu, nawet przy tych kartkach Dudy, no to jest jeszcze i kontuzji Sapały, to jest tylu tych piłkarzy, że no nawet ta 20 meczowa, to jest bardzo takie życzeniowe, tak, byłoby ze strony Fazla Gicia, żeby się do niej dostać. A czy przyszłościowo, no to też dobrze byłoby dla Wisły, że gdyby się nie udało z nim, z tym piłkarzem porozumieć w sprawie rozwiązania kontraktu, raczej trudno go sprzedać, jeżeli ktoś nie gra, no to jakby się nowemu trenerowi udało go odbudować, odkurzyć, to dobrze by było, bo tam jest kontrakt chyba do 2026 roku, a koszty związane z pensją Fazla Gicia są bardzo duże, bo to nie tylko umowa na kontrakcie, ale też jego status, powiedzmy, piłkarza spoza Unii Europejskiej, i to tak naprawdę kiedyś mi mówił prezes Królewski, to są koszty razy dwa, ale to związane już tam z przepisami podatkowymi i tak dalej. No, więc on dość mocno tą kasę klubową obciąża. To jest jeszcze ta kwestia, znaczy ja z jednej strony nie zamierzam oceniać, no może chłopak trafił złoty strzał i nie ma świadomość tego, że takiego kontraktu w życiu już nie dostanie i stąd jego takie no, ciśnienie, żeby go wypełnić, natomiast no, też sobie musi odpowiedzieć na pytanie, czy chce w życiu grać w piłkę, czy tylko przychodzić na treningi. Mikołaj Bańdo, też ciekawe pytanie, więc postanowimy je zadać. Pytanie, z czego wynika tak duża różnica, jeżeli chodzi o współpracę zawodników na boisku? Wyglądają tak, jakby przybyło im kilka punktów, jeżeli chodzi o inteligencję boiskową. No, pierwsze takie coś, co przychodzi mi do głowy, to
no, że takie świeże powietrze chyba też, jeżeli wchodzi do drużyny, powiedzmy mecz z tą Stalą Rzeszów, szybko otwarty, tam ta bramka dosyć szybko padła, tam można było złapać gdzieś pewność siebie, tutaj stosunkowo też Wisła od razu siadła na tego Górnika, no przecież ta pierwsza połowa to Górnik miał problem z wyjściem z połowy, wtedy gra się też zapewne trochę inaczej, ale czy ty, Michał, rzeczywiście te kilka korekt Mariusza Jopa mogą spowodować, że piłkarzom gra się po prostu lepiej, czy to też jest właśnie kwestia uwolnienia takiego mentalu, albo tak o tym, co trochę mówił Bartek, że taka świadomość na przykład za Radosława Sobolewskiego, no, że jest kryzys i że to też może spętać trochę nogi przed meczem. Znaczy, jak ci nie idzie, albo jak grasz właśnie tak jak Wisła w ostatnich tygodniach w kratkę, to mimo wszystko trudno o ten luz, mimo że masz umiejętności dużo lepsze od rywala. Ja do dzisiaj pamiętam, jak Rafał Boguski w którymś wywiadzie, chyba nawet u Bartka powiedział, i to już piłkarz prawie wtedy 40-letni, jak mieli taką serię chyba 10 meczów bez wygranej, czy serię porażek, mówi, że po prostu mieli ciężkie złapać takiej pewności. I to mówi piłkarz, który miał kilkaset meczów w ekstraklasie, grał w reprezentacji w europejskich pucharach, więc myślę, że to też napędza każdy kolejny gol, każda udana akcja tych piłkarzy napędza. To, że oni teraz też grają szybciej, mam wrażenie, też podejmują decyzje o strzale, że nie holują tej piłki tak długo. Czy przybyło im kilka punktów inteligencji? Myślę, że nie, bo w Wiśle cały czas były zalążki i w wielu meczach udane tej gry, takiej bardzo, bardzo kombinacyjnej, ale kluczem na pewno jest ta konsekwencja w tej agresji, bo zwrócił uwagę też na to trener Mamrot wczoraj. No, rzadko się zdarza, żeby gospodarz, a jeszcze taki gospodarz, który lepiej operuje piłką, miał tyle sytuacji po kontrataku, a tak rzeczywiście w Wiśle było. I tak samo w meczu ze Stalą Rzeszów w Pucharze, te wszystkie gole padły po przechwytach, tutaj też tego wiele było. I to pokazuje, że okej, Wisła pewnie będzie miała nadal tą przewagę w posiadaniu piłki, ale chodzi o to, żeby jednak w tej trzeciej tercji zagrać szybciej, a udaje się to wtedy, kiedy się jednak tego rywala zaskakuje i odbiera mu piłkę, bo on jest wtedy dużo gorzej ustawiony. Łęczna wczoraj do tej 25 minuty dość dobrze się broniła, a akcja Wisły wyszła no wtedy, kiedy Karbo minął drugą linię tam zagraniem na skrzydło i no, oni już się pogubili, nie zdążyli się ustawić i dlatego Goku tak praktycznie niepilnowany wbiegł i mógł po tym zagraniu, nie wiem, czy celowym, czy trochę przypadkowym Szymona Sobczaka, czy chciał to przyjmować, ale doszedł do tej sytuacji strzeleckiej. Ja, jeżeli miałbym ci odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem, to głowa. Coś puściło, tak? To już mówiłyśmy tutaj wcześniej. To nie jest tak, że drużyna grała przeciwko Sobolewskiemu, tylko myślę, że bardziej chodziło o to, że no taka świadomość, że grają właśnie być może o jego posadę w każdym meczu, troszeczkę pętała nogi. A teraz pojawił się luz, pojawiła się swoboda. Nie chcę mówić, że tutaj nie ma żadnej zasługi Mariusza Jopa, jeżeli chodzi o strony takie czysto piłkarskie, bo one są, no troszeczkę położył akcenty inaczej, troszkę Wisła inaczej wychodzi do pressingu. Wygląda to lepiej, tak, po prostu. I więc to takie troszeczkę puzzle z tego wychodzą, nie? Że trochę sfera mentalna, trochę sfera taktyczna, ale przede wszystkim jest luz w grze, bo to rzeczywiście u piłkarza jest tak, że jak noga nie zadrży, to podejmie, to podanie będzie dokładniejsze. Jak jest pewność siebie, to pójdzie na przykład dribbling. Popatrzcie na Goku wczoraj, który no nie wiem, w niezliczoną liczbę tych dribblingów chodził. Ile on tych piłek stracił w tych... Ale próbował. No i na koniec dnia chłop zostaje z dwoma bramkami, tak? Więc to jest taki zawodnik trochę, bo on ma różne opinie, że czasami za dużo się kiwa, że za dużo tych piłek traci, ale on tak pięć razy wejdzie w dribbling, trzy razy straci, ale dwa razy się przebije i drużyna ma z tego efekt.
a robią to piłkarze wtedy, kiedy czują pewność siebie, pewność swoich umiejętności. I myślę, że to pojawiło się w grze Wisły w tych dwóch ostatnich meczach przede wszystkim. A że za tym przyszły bramki, to ta pewność jeszcze wzrosła i to jest taki troszeczkę pozytywnie samonakręcający się mechanizm w tym momencie. Piotr Cieślik na czacie pyta, czy Mariusz Job jest sabotażystą, bo według wcześniejszego składu lepszym bramkarzem był Raton. Ale to już chyba trochę o tym powiedzieliśmy. No, przychodzi nowy szef, nowe decyzje, taką podjął decyzję. W sumie trener bramkarzy też się zmienił, może w tym krótkim okresie czasu trener bramkarzy zauważył coś innego. Mariusz Job też tego, widział co wiem, decyzja, w meczach. Z tego co wiem, sorry, że wschodzę słowo, ale żebyśmy już ten temat zamknęli, to była decyzja Mariusza Jopa po prostu, że do bramki szedł Kamil Broda. I okej. Więc tutaj myślę, że ten temat możemy sobie zostawić, ale na koniec, może jeszcze nie na koniec, ale jeden z końcowych tematów, panowie. Może dojść do takiej sytuacji, że Mariusz Job wygrywa mecz z Polonią Warszawa i miejmy nadzieję, że tak będzie. I teraz słuchajcie, sytuacja zwróci się o 180 stopni, bo wcześniej było tak. Kibice mówią: prezesie, trzeba zwolnić Sobolewskiego, a prezes mówi: nie. A teraz będzie: trenerze, prezesie, trzeba zostawić trenera Mariusza Jopa, przecież wygrał 3 mecze na 3, odmienił tę drużynę. No i prezes zacznie się drapać w głowę, co tu zrobić, że przecież trzeba szukać doświadczonego trenera. My sobie cały czas oczywiście gdybamy, bo nie wiemy, co się wydarzy za tydzień w niedzielę w meczu z Polonią Warszawa. Oczywiście teraz Mariusz Job u kibiców będzie miał jak najlepsze notowania i ciężko, żeby było inaczej, skoro jego drużyna w 2 meczach strzela 8 bramek, traci zaledwie 1, ale ja cały czas powtarzam, że sezon to jest maraton, to nie jest sprint i ja cały czas skłaniam się ku temu, żeby nawet jeżeli te 3 mecze spowodują, że są 3 wygrane i ta sytuacja w tabeli będzie już też na pewno zupełnie inna. Zobaczymy też dzisiaj, jak zagra Arka na Brugbecie, ale jeżeli się to wszystko dobrze poukłada, to Wisła ta strata naprawdę nie będzie wielka do tych miejsc, które dają nawet bezpośredni awans do Ekstraklasy. Ale tutaj sezon to jest maraton i tutaj się mogą zdarzać różne sytuacje. Drużyna właśnie wpada w dołek. Moim zdaniem to i tak cały czas musi przyjść fachowiec. Te takie kryteria, o których trochę rozmawialiśmy w poprzednim programie. Czy ktoś, kto zna pierwszą ligę, ktoś, kto zna tą specyfikę, ktoś, kto ma większe doświadczenie i nawet te 3 mecze wygrane, które bardzo życzę trenerowi, wydaje mi się, że nie powinny zamazać tego, że trzeba myśleć o dłuższym planie na ten sezon. Bartek, jaka jest twoja opinia? Podobne. Poza tym dochodzi jeszcze wiele zmiennych, wiele drobnych spraw, mniejszych, większych, które decydują w takich przypadkach o zatrudnianiu trenerów, o których nie o wszystkim musimy wiedzieć. Powiem tak, ja się cieszę, że nie muszę podejmować tej decyzji. Nie o zatrzymaniu czy nie zatrzymaniu trenera Jopa na stanowisku trenera pierwszej drużyny, tylko w ogóle o wyborze. To nie są proste rzeczy. No z tego co wiem, póki co jest tam jakaś lista kandydatów, są zbierane bardzo szczegółowe informacje na temat ich wszystkich. No, ta decyzja zostanie podjęta pewnie niebawem, ale tak jak mówiliśmy już chyba w poprzednim programie, Wiśle mu to, co muszą przede wszystkim w tej chwili zrobić, to zminimalizować ryzyko do maksimum. Żaden trener, który tu przyjdzie, nie da gwarancji awansu, ale są tacy, którzy mogą to te szanse zwiększyć i w tym kierunku powinna Wisła patrzeć. Niezmiennie twierdzę i będę to powtarzał, że skoro przez ostatnie 11 lat nie awansował żaden zagraniczny trener z żadną drużyną polską do Ekstraklasy, no to Wisła powinna na tym etapie swojej historii skoncentrować się na poszukiwaniu trenera polskiego. To nie oznacza, że w przyszłości nie można stworzyć projektu bardziej międzynarodowego. Natomiast na ten moment trzeba trenera, który będzie świetnie znał taktyczne niuanse gry Znicza Pruszków, a nie zastanawiał się, co to jest za zespół. No, taki
prosty przykład, a nie przez przyczyny tak wymieniłem ten znicz, bo wielki szacunek dla tego, co tam się ostatnio dzieje, 4 wygrane z rzędu i trener Misiura też mi się podoba w swojej konsekwencji, bo były już momenty, że się z niego śmiano, że jest naiwny w preferowaniu swojego futbolu, a na końcu okazało się, że cierpliwość i dawanie szansy ludziom, którzy mają jakąś wizję, popłaca i zawsze się cieszę, jak takie rzeczy mają miejsce. Więc brawa dla Znicza. A co do trenera Wisły, no to pewnie niedługo poznamy jego nazwisko. Michał? Ja na początek dodam, że trener Misiura to bardzo ciekawy rozmówca i w ogóle ciekawą taką drogę przeszedł, bo on opuścił rodzinę, wyjechał do innego kraju, nie pamiętam już teraz do jakiego, ale żeby właśnie szkolić się i poznać trochę inną piłkarską kulturę i trochę mogłem z nim porozmawiać, jak Znicz gra w drugiej lidze, a była tam wtedy jeszcze Garbarnia. No, jeżeli chodzi o Wisłę, no to nadal jakby no, to samo stanowisko. Mariusz Job ciągle się uczy, a Wisła potrzebuje trenera i gdyby tak porównać sezon albo tą zbliżającą się na razie niewielkimi, ale małymi krokami rundę wiosenną, który będzie miał dobrą nawigację, który już raz albo dwa po prostu przejechał tę trasę. To oczywiście nie gwarantuje, że nie złapie gumy na tej trasie albo drogi nie pomyli, ale rzeczywiście te ryzyko będzie mniejsze. Trener, który też już samodzielnie przygotowywał drużynę do rundy wiosennej w zimie, no Mariusz Job też jeszcze sam tego nie robił. No to jest bardzo dużo aspektów, zarządzanie kryzysem, który się pojawi, no bo trudno, żeby na 15 czy 16 kolejek jakiś kryzys się nie pojawił i kwestia jest właśnie wtedy doświadczenia odpowiedniej reakcji, bo jak wiemy po tamtym sezonie też Wisły tu naprawdę jeden, dwa mecze mogą decydować w jedną czy w drugą stronę, czy to się uda z tym awansem, czy nie. Kamil Piekarczyk na Twitterze podrzuca temat kończących się kontraktów. Broda, Jaroch, Łasicki, Talar. Ale ja myślę, słuchajcie, że naprawdę zostawmy jeszcze te tematy transferowe, bo to chyba nie ma na razie się nad czym zastanawiać. Mam nadzieję, że w klubie trzymają tutaj rękę na pulsie. Sam przykład pokazuje, że jeszcze 3 mecze temu to w ogóle nikt by się nie zastanawiał nad przedłużeniem kontraktu z Jarochem, przepraszam, z Talarem. Mówię tutaj o kibicach. Teraz nagle się okazuje, że może to być chłopak na pewno przydatny. Zobaczymy, co tutaj się wszystko będzie działo. Z wielu z Was też tutaj pyta, że na jakich pozycjach Wisła powinna szukać wzmocnień, kogo tutaj powinni ściągać. Ja tak naprawdę myślę, że największy potencjał transferowy Wisła ma sama w sobie, że wydobycie z tych piłkarzy to, co mają najlepsze i pokładanie tego, to jest najlepszy ruch transferowy, jaki Wisła może teraz przeprowadzać. Nie wyobrażam sobie znowu jakiejś rewolucji ogromnej, sprowadzania znowu, nie wiem, 4, 5, 6 piłkarzy, bo to po prostu zaburza tą równowagę w tej drużynie. Nie wiem, panowie, jakie jest wasze zdanie, Michał, to może zacznijmy od ciebie. Myślę, że znalazłoby się kilku piłkarzy, których można by było pożegnać i gdyby też oni byli skłonni, to wtedy jest pole manewru do jakichś ruchów. Wspominaliśmy tu o Rodado i no tak się zastanawiam, czy bezpiecznie na przykład nie byłoby poszukania jakiegoś napastnika do tej rywalizacji jeszcze z Rodado i Sobczakiem, no bo Michał Żyro po tej operacji jest wyłączony, a lepiej dmuchać na zimne, no bo przyjdzie jakaś kontuzja i odpukać i pojawi się jakiś problem. No, Dawid Szot teraz głównie gra na lewej obronie, to wynika z tych problemów zdrowotnych Żunki, z tego, co się działo po powrocie, tak powiem, z układem trawiennym Krzyżanowskiego, no ale przez to jakby no, takim murowanym kandydatem do gry na prawej obronie jest Jaro i na przykład zastanawiam się, czy tutaj kogoś do rywalizacji, ale na pewno nie ma teraz czasu i potrzeby tak naprawdę w zimie, żeby robić aż takie zaciągi jak rok temu, kiedy przychodził
Kiko Ramirez, no i ściągał dużą grupę Hiszpanów. Teraz tu no, lekkie korekty by się przydały. Ja myślę, że 2-3 strzały, takie konkretne wzmocnienia, nie uzupełnienia składu, bo Wisła nie potrzebuje uzupełnienia składu, tylko jeżeli już wzmocnienia, żeby jeszcze docisnąć pedał gazu wiosną. Nie wiem, zastanawiam się nad pozycją numer 10 chociażby, bo mnie Alfaro na przykład, który jest najczęściej ostatnio grywa na tej pozycji, nie przekonuje do końca. Ja uważam, że tutaj można by było poczynić postęp. Mimo wszystko, jeżeli chodzi o napastnika, też bym się zgodził. Nie dlatego, że Boroda dowiemy, co robi, Sobczak teraz wywiązuje się z roli z tego numer 2, ale taka trochę minimalizacja ryzyka. Nic by nie zaszkodziło, gdyby było trzech takich gości do grania, którzy strzelają. Choć nie zapominajmy, że tak trochę cichaczem, a tutaj Goku wczoraj w klasyfikacji klubowej dogonił Rodado. Obaj mają po 9 bramek w tym sezonie, jeżeli chodzi o ligę, bo Rodado ma ich więcej, bo strzelał jeszcze w Pucharze Polski. Więc podsumowując, ja bym nie widział kolejnej rewolucji w zimie. Wydaje mi się, że nie jest ona konieczna, natomiast 2-3 mądre ruchy, takie, które pozwolą jeszcze wzmocnić ten zespół, podkreślę, wzmocnić, dodać jakości, myślę, że byłyby mile widziane, ale co najistotniejsze, Wisła musi pójść podobną drogą jak rok temu, to myślę, że to będzie kluczowe. Nie mówię, że musi jechać na obóz na miesiąc do Turcji, bo z tego co słyszę, to tym razem zgrupowanie ma być nieco krótsze, ale musi być tak przygotowana fizycznie już na pierwszy mecz, jak to miało miejsce rok temu, bo Wisła nie ma już marginesu błędu. Raz, że musi wygrać z Polonią na koniec tego roku, a dwa, że wystartować najlepiej z taką serią, jak to miało miejsce poprzedniej wiosny, bo wtedy po prostu te szanse na awans, nawet bezpośredni, będą realne przy tym ścisku, jaki jest obecnie w tabeli. I tutaj, co warte podkreślenia, nie wiem oczywiście, jak ten sztab będzie wyglądał, ale myślę, że warto, żeby, jeżeli będą rozmowy się toczyły z jakimś trenerem, to żeby jednak klub i władze mocno naciskały na pozostawienie w sztabie Kazimierza Piechnika, bo to taki trochę człowiek z cienia, a moim zdaniem on wykonuje świetną robotę, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne tej drużyny. To zresztą mówimy, tak, o tym, jak Wisła wyglądała, jak zagrała dwa mecze w przeciągu 3 dni i w obu fruwała, więc widać, że ten człowiek zna się na robocie. I tutaj, no, ponieważ różne były sytuacje z tą funkcją w klubie przez lata, już naprawdę mam nadzieję, że nie będzie szukanie jakichś kwadratowych jaj, tylko ten, no, że będzie dalej za to odpowiadał, a ewentualnie nowy trener dobierze sobie asystenta, czy tam jakichś innych współpracowników według własnego uznania, ale ta niezwykle ważna funkcja, bo od przygotowania fizycznego i tego, jak wystartuje Wisła, będzie zależało bardzo, bardzo wiele już na starcie wiosny. Też hot news, Wisła sprowadza trenera od rzutów z autu, znaczy sprowadza trenera, zaprasza trenera, tak? Sprowadza, to by wynikało z zatrudnia. Nie, no, kilkudniowa konsultacja, no to tak pokażę pewnie. Bartek, Michał, coś opowiecie trochę więcej o tym kibicom? Kilkudniowa konsultacja, no taki specjalista, który jeździ po różnych klubach, również tych dużych, bo tam na tej liście jego są między innymi Liverpool, Ajax, więc duże firmy. No to nie jest żadną tajemnicą, że staje fragment, to jest coś, czym można zrobić awans, widzę puszczanie połomice, również autami. Więc skoro jest taka możliwość, żeby taki człowiek przyjechał, zaprezentował parę schematów piłkarzom czy trenerom, tym bardziej, że to ma być szkolenie przygotowane również dla drugiej drużyny. Takie rzeczy zawsze rozwijają. Ja nie widzę w tym nic złego, że Wisła, skoro taką możliwość ktoś przed nią otworzył, z tego skorzystała. A myślę, że największym takim podsumowaniem tego pomysłu byłoby, gdyby w niedzielnym meczu z Polonią Wisła zrobiła gola po rzucie z autu. No, Michał, jakimś specjalnym, którym nas to zaskoczy wszystkich. Tak jak kiedyś Marek Motyka miał szarańcze z Rożnego, może rzeczywiście coś się uda stworzyć tu w Wiśle. No, nic więcej tu chyba nie można dodać, bo ta informacja też się pojawiła pół godziny przed programem. Ten pan trener ma na pewno swoją stronę i już sobie ją tam oznaczyłem, bo myślę, że warto się zapoznać, więc kibice też będą mogli o nim trochę przeczytać. Ja myślę, że ten trener to jest Duńczyk chyba, tak? Powinien zahaczyć jeszcze o niepołomice, bo zawsze mógłby tam
rozwinąć po prostu swój warsztat i Tomasz Tułacz pewnie mogliby sobie panowie przy kawce usiąść i trochę porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Dzisiaj Puszcza gra o 19:00 i jakoś jestem dziwnie przekonany, że jak Cracovia zagrała w sobotę mecz u siebie, to ta Murawa będzie w takim stanie dzisiaj, żeby rzuty z autu mogą tam bardzo mocno decydować, ale to w ekstraklasie. My koncentrujemy się na meczu w Niedzieczy. Tak jest, dokładnie nad tym, że no co panowie, no tutaj jakby Arka straciła punkty na Brukbecie, to patrząc na tą tabelę, no bardzo cenne te 3 punkty zdobyte z Łęczną. Bardzo, bardzo, bardzo cenne. No i ta przewaga, Michał, nie jest nie do odrobienia na pewno do tych czołowych drużyn. No nie jest, bo każdy gdzieś tam w tej lidze się potyka, tak? Arka miała gorszy początek, to trochę wynikało też z jakichś tam turbulencji wewnątrz klubu, no ale widzimy po wynikach, tak? Łęczna, która bardzo mało goli traciła, a w ostatnich 2 dostaje 7 od Stali Rzeszów i Wisły Kraków. Więc naprawdę regularność tu jest w tej lidze kluczem do sukcesu. Regularność punktowania. Dobrze, to kończymy w takim razie dzisiejsze studio Reymonta. Powiem wam, że jestem z nas bardzo dumny w piku 450 osób prawie. Patrząc na to, że trwają obrady Sejmu i tam też się dzieje bardzo wiele, to bardzo się cieszymy, że wybraliście sport, wybraliście piłkę nożną, wybraliście Wisłę Kraków. Spotykamy się oczywiście znowu za tydzień w studiu Reymonta. Zobaczymy, czy potrzebne będą moje organki, chociaż mam tutaj, być może jak będzie wygrana Wisły, to zapowiada się również zmiana instrumentu, więc zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, ale to już za tydzień. No i co, dziękuję Państwu za dzisiaj. Bartek Kars, dzięki Bartek. Dzięki i chciałbym tylko jednym zdaniem na końcu. Nigdy więcej takich meczów przy prawie pustym stadionie. Myślę, że ludzie, którzy decydują o tych karach, naprawdę niech się zastanowią, po co to wszystko jest. Bo ten widok był po prostu wczoraj trochę smutny i tyle. No nie robi się takich rzeczy, po prostu się nie robi. Ja wiem, że ktoś tam nabroił i jakaś kara powinna za to być, natomiast mecze są dla ludzi, stadiony są dla ludzi i tyle. Miejmy nadzieję, że ten mecz na zakończenie będzie po prostu piłkarskim świętem, tym bardziej, że kibice Polonii wbrew powszechnemu choremu trendowi zjawią się na trybunach, więc niech to będzie takie sportowe, fajne podsumowanie roku. I tego sobie życzymy. Michał Knura, dziękuję Ci bardzo, Michał. Dziękuję, to ja jeszcze dodam, że tak, pierwsza liga nie jest jakimś super produktem, a odzieranie go z tego sreberka, jaką jest atmosfera na Wiśle, no to rzeczywiście nie poprawia tutaj w promowaniu tych w ogóle tych rozgrywek, no ale co ciekawe, mimo że 3 trybuny na Wiśle zamknięte, to i tak najlepsza frekwencja w pierwszej lidze, a nawet można powiedzieć w Krakowie w ostatni weekend, także da się. Ja muszę powiedzieć, że słuchałem całego meczu na antenie Radia Kraków i kibice robili naprawdę dobre, mocne wrażenie, że nawet na tej jednej trybunie można było zrobić gorącą atmosferę, a Szocik był po prostu zachwycony, jak z nim rozmawiałem po meczu, to był bardzo, 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 brakuje mi teraz słowa, poczuł się doceniony tą owacją na stojąco, więc oby więcej, Szocik, takich momentów. To pokazuje, że warto pracować. To jak mówiliśmy o Kamilu Brodzie, o tych rezerwach, o tym wszystkim, no to właśnie to kolejny przykład na to. To taka trójka pracusiów, którzy teraz zbierają plony. Szocik, Broda i Bartek Talar. Dziękuję bardzo. Kłania się Marcin Ryszka. Program realizował niezawodny Mateusz. I do zobaczenia ponownie za tydzień w poniedziałek.